Arkadiusz Błaszczyk, dzień dobry. Słuchacie Państwo Radia Dla Ciebie. To magazyn sportowy, na który jak co piątek zapraszam wspólnie z naszym stałym ekspertem Tomaszem Sokołowskim. Cześć Tomku. Witam Cię, Biarku. Dzień dobry Państwu. I Tomku, Panie Redaktorze, wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziennikarza Sportowego. Wzajemnie, Jarku. Także cieszę się, że jestem jakąś tam cząstką tej rodziny. Postaramy się w nasze święto dać z siebie dziś wszystko. Był reprezentant Polski, mistrz Polski z Legią Warszawa. To samo mogę powiedzieć o naszym dzisiejszym gościu. W studiu z nami Jacek Bednarz. Kłaniam się, Jacku. Dzień dobry, witam serdecznie. Panowie, już tylko 7 meczów zostało do końca Euro 2020. Dziś, jutro przed nami ćwierćfinały. Będziemy oczywiście o nich rozmawiać, ale nasza uwaga powoli przechodzi już na krajowe podwórko, bo już w najbliższą środę Legia rozpoczyna walkę o Ligę Mistrzów. W pierwszej rundzie na drodze stanie mistrz Norwegii, drużyna Bodo Glimt. Czytam, Jacku, najmocniejszy rywal teoretyczny, na jakiego mogliśmy trafić w tej fazie. Na początek zapytam o twoje oczekiwania. Rok temu nie do przejścia okazała się druga runda i cypryjska Omonia. Czy twoim zdaniem powinniśmy się obawiać w takim razie mistrza Norwegii? To generalnie uważam, że strach jako taki dobry motywator nie jest niczym złym. My generalnie stając przed różnymi wyzwaniami w życiu, budujemy tą swoją motywację do tego, żeby pokonać jakiś różny sposób. Mnie akurat strach niekoniecznie paraliżował, więc raczej motywował bardzo strach chociażby przed tym, co jest nieznane, bo w przypadku tej rywalizacji to chyba tak naprawdę to, co powinno wszystkich zastanawiać i co powinno być tym czynnikiem takim, który budzi te obawy, to to, że trudno ocenić potencjał tego zespołu norweskiego. Ja tylko jestem w 100% pewien, że to będzie drużyna złożona z charakternych ludzi, którzy dopóki im Legia nie złamie morale, czyli nie strzeli goli, to będą do ostatniej minuty walczyli o swoje. Tak grają Skandynawowie, będą poukładani pewnie i wybiegani na pewno też, są w sezonie, więc też na pewno jak na swoje możliwości optymalnie przygotowani. I z tego punktu widzenia bym się obawiał, dlatego że no, źle przyjechać do Warszawy ze złym wynikiem. Tak? Rywal, Tomek, niewiele o nim wiemy, tak umówmy się, dla szeregowego kibica, klub raczej anonimowy. Wiemy, że mistrz Norwegii, aktualnie wicelider tabeli, ostatnio idzie mu w kratkę, ale Liga Norweska w rytmie meczowym, sezon trwa. To może być przewaga? To będzie przewaga rywala? Mi się wydaje, że tak. Co by nie mówić, z kim byś nie grał, gdy jesteś w tym rytmie meczowym, grasz o punkty niż mecze towarzyskie. Ty budujesz tą formę, mam na myśli Legię, po sezonie, tak? I chciałby się powiedzieć, że z meczu na mecz powinno być lepiej, bo nie robisz tego, żeby się przygotować na te pierwsze spotkanie, a te pierwsze spotkanie może być kluczowe. I tutaj poprzez transfery, bo bodajże chyba Legia dokonała 6 transferów, tak? Licząc jeszcze powroty, to trochę więcej, tak? I tutaj budując tą formę, to może być problem. Plus Juranowicz wracający po mistrzostwach Europy. Pekhardt jeszcze grający. Czyli dwie kluczowe pozycje, które były w poprzednim sezonie tym motorem napędowym, dostarczającym ilość bramek, no ich nie ma. No i to też jest gdzieś utrudnia. Plus nowi zawodnicy w drużynie i poukładać ich, przygotować. Wiemy, że też i urazy dochodzą. To też jest taka niewiadoma, jak ty zaczniesz to, a nie możesz sobie pozwolić na słabość, to co Jacek powiedział, że jak wracasz do domu z jakimś takim wynikiem no, niekorzystnym na początek, no możesz po prostu tego nie odrobić. Tak, zastanawiamy się, jakie argumenty po stronie rywala, po stronie Legii. Wiemy, że Liga Norweska gra, oni są w rytmie meczowym. Legia właściwie mała niewiadoma. Nie wiemy nic kompletnie o tym, w jakiej formie rozpoczną, w jakiej formie pokażą się w tym meczu już o stawkę. Z drugiej strony może to będzie jakaś delikatna przewaga legionistów. Wiemy, że wysłannicy Legii byli w Norwegii, oglądali mecze na żywo, mają taki materiał do analizy. Z drugiej strony dla Norwegów Legia to jest taką niewiadomą. Nie widziała ich długo, od dłuższego czasu w akcji. Zmiany w składzie, nie wiadomo jak ta Legia w ogóle będzie wyglądać.
Tak, to tylko fakt, że Legia wysłała wysłanników, którzy przyjechali z jakąś wiedzą na temat drużyny, no to jest coś, są takie już teraz rytynowe działania i jakby trzeba pamiętać o tym, że czasem jest tak, że ktoś wraca z takiej obserwacji i zobaczył przeciwnika no, w jakimś słabszym okresie albo takiego, który też nie chce wszystkich atutów na przykład pokazać, więc ta informacja jest taka, a damy sobie radę, tak, to może ewentualnie też nie być dobrze działać na zespół, jak puścimy informację spokojnie, damy sobie radę. Trochę jakby świadomość tego, co to oznacza dla wyniku ostatecznie drużyny, wiemy po meczu naszej reprezentacji ze Słowacją, tak, gdzie się wydawało, że porównując potencjały, to tutaj jakby wszystkie argumenty praktycznie były po naszej stronie, a wynik był zupełnie nieodpowiadający temu, co nam się wydawało. Ja tu wrócę do tego, o czym mówił Tomek. My kiedyś byliśmy, że tak powiem, ofiarami takiej sytuacji, mianowicie pojechaliśmy na mecz pucharowy i no, do Irlandii na mecz i jakby potencjalnie byliśmy faworytem, powinniśmy sobie tam poradzić. No ale ci Irlandczycy, jak to Irlandczycy, tak, zawsze drogo chcą sprzedać skórę i od pierwszej minuty w tym meczu w Irlandii biegali jak szaloni, sprowokowali Marcina Mięciela, który dostał czerwoną kartkę i potem w 10 no musieliśmy, no, potwornie się nacharować, żeby chyba z remisem wrócić, z tego co pamiętam. W Warszawie już było zupełnie inaczej. Tutaj jakby kolega po lewej stanął, wziął sprawę w swoje ręce, szybko strzelił gola, wygraliśmy 4-0 i awansowaliśmy dalej, ale pamiętam, że te 90 minut tam w Irlandii to było potwornie ciężkie. My właśnie byliśmy w okresie przygotowawczym i też reagowaliśmy trochę słabo na to, co się dzieje, no bo jednak byliśmy po jakimś tam dużej dawce treningów, próbując zbudować formę na ligę. Więc to jest naprawdę coś, to brzmi trochę jak komuną, to co powiedział Tomek, ale faktycznie trener nie wie, tak? Gra sparingi z zespołami, ostatni sparing Legii to jest sparing z polskim zespołem, który też jest w trakcie przygotowań, tak? Więc Legia się nie przeciera z zespołami, które grają ligę. Więc to jest, uważam, spory atut dla Norwegów, bo oni o sobie wiedzą wszystko, Legia o sobie jeszcze nie. Zastanawiam się właśnie a propos tego meczu, o którym wspomniałeś, Jacku. Dawno już nie mieliśmy takich, minęły te czasy, kiedy rywale z takich krajów przyjeżdżali do Polski, nawet po dobrym pierwszym meczu i dostawali tam gdzieś kilka bramek i dziękowali, że tylko w takim wymiarze przegrali. Teraz właściwie od pierwszej rundy trzeba te zwycięstwa wyszarpać. No, mamy paskudne doświadczenia w ostatnich latach w tych pierwszych rundach. Rok temu Omonia, która no wyraźnie była lepsza, bo wygrała 2-0. Zastanawiam się, jakich błędów nie powtórzyć w tym roku, żeby nie skończyło się takim wstydem, Tomek, jak rok temu, czy no, można sięgnąć jeszcze do kolejnych lat. No na pewno to, żebyś dobór personalny optymalnie dobrał. To zawsze jest trudne dla trenera. Plus to, że część zawodników dochodzi nowych, tak? Teraz mamy Mistrzostwo Europy, to też jest utrudnione dla trenera, ale to nie jest jakby, ja nie chcę tłumaczyć, tak? Masz tych zawodników, których masz w okresie przygotowawczym, dochodzą nowi, okej, to gdzieś jeszcze tutaj daje możliwość trenerowi coś tutaj zmienić, zobaczyć kto tutaj, ale no musisz się przygotować na to spotkanie i no i z tego spotkania nie możesz popełnić prostych błędów, jak to miało miejsce, że ktoś się poślizgnie gdzieś przy aucie, gdzieś w dwóch zawodników, jak ja pamiętam już, czy to było bodajże, czy z Omonią, czy z Karabachem, gdzieś się zderzyło tutaj. No nie możesz prostych błędów popełnić. To, co Jacek wspomniał o Mistrzostwach Europy, no to tam już nie jest wybaczalne, ale tak samo i tutaj. Jeżeli popełnisz błąd, a przeciwnik korzysta, no to już się stawia w trudnej sytuacji. No i to, co Jacek wspominał, co mówimy, duża niewiadoma, to, co się dzieje jakby w obozie Legii, jak oni wejdą w ten mecz, jak się zaprezentują po okresie przygotowawczym, a nie przygotowuje się na te pierwsze spotkanie, nie ma trenera. Aczkolwiek może to się zmieniło i trzeba zacząć od wysokiego C, a gdzieś później przyjdzie ten dołek taki, tak faktycznie, tak? Bo później już, jeżeli ty z drugiego wejdziemy frontu, jeżeli ty nie będziesz przygotowany optymalnie na ten pierwszy, to kurde, ty już możesz drugiej rundy Ligi Europy nie mieć, tylko Liga Konferencji, a tam też nie będzie łatwo. Tak, nie ma co szykować szczytu formy na trzecią rundę, kiedy można nie przejść pierwszej. A najważniejsze dla mnie, nie wiem czy się zgodzicie, jest tutaj Europejski Puchar jest. W lidze możesz to odrobić, bo dojdą ci zawodnicy, tą formę odbudujesz. Nie jest aż tyle, że możesz coś stracić.
masz lepszych zawodników, a tutaj w europejskich pucharach, w tej lidze mistrzów na początek, później Liga Europy, jak odpadniesz, czy Liga Konferencji, to już nie ma na pomyłki, a startujesz z wysokiego pułapu. Jedna rzecz jeszcze, o którą chciałem was tak dopytać z doświadczenia. Wiem, że na wyjeździe Legia będzie grać na sztucznej nawierzchni. Jak duży to jest faktycznie utrudnienie dla drużyny, która na co dzień gra na normalnej nawierzchni? Czy trochę to jest demonizowane, że sztuczna murawa, no to problem i będzie ciężko się przestawić? Ja uważam, że to jest duży problem. I ci, którzy nie grają, tak? I patrzą po prostu z perspektywy trybuny, to im się wydaje, że tu zielone i tu zielone, tu jeszcze sztuczne boisko, to jest równo cały czas, tak? I to są bardzo podobne warunki. One są podobne, ale nie jest to samo. To ci, którzy regularnie grają na sztucznym boisku, przechodząc na boisko naturalne, mają dużo łatwiej niż ci, którzy grają wyłącznie na naturalnym boisku i na jeden mecz nagle muszą się przenieść na przykład na boisko sztuczne. To nie wystarczy jeden rozruch. Tak? To w sytuacji, w której grasz i trzeba coś zrobić intuicyjnie, szybko, coś, co jakby się tam dzieje automatycznie, uderzasz w piłkę, albo tu mamy wspólne doświadczenie, bo jeszcze czasami grywamy na Orlikach, więc jak na tym Orliku sztucznym zagrasz za mocno piłkę, to kolega nie dojdzie. Jak zagrasz za słabo, to piłka do niego nie dojdzie, bo ją przejmie przeciwnik. Także tutaj to może przeszkadzać. Uważam, że dla Czesia Michniewicza jakby wyzwaniem jest to, jak według mnie podzielić tą drużynę, jak ją trenować tak naprawdę, bo te wakacje spowodowały, że część zawodników na pewno odpoczęła trochę, ale wydaje mi się, że ci, którzy mają podjąć rywalizację z Norwegami, to oni powinni mimo wszystko przygotować się do takim rytmem, jak to się mówi, meczowym, czyli oni nie powinni w treningu mieć za dużo objętości i za dużo bodźców, dlatego żeby wejść w ten mecz jak to mówimy w szatni, nie ciągnąc przyczepy z węglem, czyli tacy relatywnie wypoczęci. Jeśli się pokona tą pierwszą barierę, wtedy można ich znowu stymulować i jakoś tą pracę im rozłożyć w dłuższym czasie, ewentualnie później troszeczkę dołożyć po to, żeby mogli przez całą rundę również w lidze dobrze grać. Natomiast jeśli wszyscy zawodnicy będą pracowali w podobny sposób i tych bodźców będzie bardzo dużo i to silnych, no to w tych pierwszych meczach Legia też fizycznie będzie wyglądała słabiej. Zobaczymy też, jak ta Legia będzie wyglądała kadrowo w porównaniu do zeszłego sezonu. Było sporo transferów do klubu, paru piłkarzy ważnych też odeszło. Jak w ogóle oceniacie? Tomek, na początek ciebie zapytam. Te letnie transfery, dochodzą nas głosy, że Emreli pokazał się z dobrej strony na tych sparingach w Austrii podczas obozu. Co do pozostałych, na razie takie dyskretne wejście. Dyskretne, bo oni troszeczkę później przychodzili, to też muszą dopiero, jak to się mówi, wejść w tą drużynę i w zależności na jakim etapie są, czy coś po prostu się ruszali, bo jak wejdą, to od razu drobne urazy, czy większe kontuzje i w tym momencie z takiego zawodnika po okresie, nie masz w okresie przygotowawczym. Jak nie przepracujesz tego okresu, to później wydłużać się wejście w tą drużynę. No i tutaj trzeba jakby to stopniowo każdego zawodnika zobaczyć, w jakiej jest dyspozycji. Na pewno potrzebny był i napastnik. Wiemy, że też i ostatni zakontraktowany zawodnik, mówię o obrońca, tutaj z Grecji przychodzi. Także gdzieś w ofensywie, w środku pomocy, gdzieś i w obronie, ale to tak naprawdę też te informacje, że możemy sobie sprawdzić, gdzie on grał, jakie statystyki ma, a dopiero jak zobaczymy go na żywo, czy on się wprowadził w tą drużynę, czy jest tam chemia, czy tutaj jest na takim poziomie, że dodana wartość będzie w tej drużynie. No to jest takie, mówię, na razie gdzieś czytamy, dowiadujemy się pewnych rzeczy o danych zawodnikach, a dopiero w meczu ci wyjdzie, czy dany zawodnik, tak? Jak wchodził Juranowicz czy Mladenowicz, puchary pokazały, że no, drużyna może nie była na tyle przygotowana. A dopiero w trakcie sezonu, że tutaj Mladenowicz z Juranowiczem wyrastają no, na postaci numer jeden i tak samo i Pekar, tak? Ale to dopiero w trakcie sezonu to wszystko było. A tu byśmy chcieli, żeby i te transfery, na ile będą wzmocnione, żeby były od początku, bo później będzie ciężko coś nadrobić. No wydaje się, że w większości przypadków to ci piłkarze nie będą gotowi do gry od zaraz. Na razie patrzymy tak, Jacku, na papierze, jak to wygląda. Próbujemy sobie gdzieś tam spekulować, jak to może wyglądać. No to na papierze, bo wiemy, że znamy piłkarzy, którzy przyszli. Wiemy też, że kilku piłkarzy odeszło. Nie ma Wszołka, nie ma Gwili.
Jak sobie gdzieś tam to ważysz? Czy ta Legia powinna być mocniejsza niż w zeszłym sezonie? Od tego na to pytanie niestety nie będę w stanie odpowiedzieć, natomiast oceniając potencjał Legii personalny na ten najbliższy okres, na ten lipiec, na tą powiedzmy pierwszą rundę w pucharach, to uważam, że to jest zespół, który jakby no, wystawi podobny potencjał, jaki miał w lidze jednak, tak? Jeszcze jak dojdą jeszcze do zespołu ci zawodnicy, o których powiedział, czyli Tomek, czyli szczególnie Pekar Juranowicz, no to tak po pozycjach w bramce możemy być spokojni, bo to będzie albo Boruc, albo Miszta, więc tutaj jakby ta pozycja będzie dobrze obsadzona. Wszystko na to wskazuje, że Legia w tych pucharach zagra z trzema obrońcami z tyłu, a więc takim systemie jakimś 3-5-2, 3-6-1, to będzie jakoś tak modyfikowane i na tych skrzydłach będą, przynajmniej jedno skrzydło będzie bardzo mocno obsadzone, bo tam będzie Mladenowicz. W środku został Andre Martins z Kapustką, Slisz, tak, więc to jest taki trwały układ, który się sprawdził, który też obronił dla Legii mistrzostwo. No i teraz pytanie, czy, bo tutaj jakby jest znak zapytania, czy zawodnicy, którzy będą w tej formacji ataku odpowiedzialni za strzelanie goli przy nieobecności Pekarda, czyli Lopez, czyli Rosołek, który wraca, tak? Czy, nie wiem, młody Wodarczyk, bo na razie nie mówię o tych nowych ludziach, oni potrzebują czas. Być może wejdą od razu i będą strzelali. Natomiast tych trzech napastników, oni dają jakąś tam jakość i nawet bez tych nowych transferów w tym składzie ta szesnastka nie jest, uważam, nie jest zła i powinna pojechać dobrze przygotowana na mecz do Norwegii, pojechać po swoje. To zamkniemy, obiecuję, temat jeszcze w drugiej części. Też dopytam o Pekarta. Wiemy, że teraz go nie ma. Być może trzeba się pogodzić z tym, że w ogóle go nie będzie w przyszłym sezonie. Też dopytamy o Juranowicza. No i przede wszystkim więcej pomówimy o ćwierćfinałach Euro 2020, które zaczynają się już dziś. Jacek Bednarz, Tomasz Sokołowski, to magazyn sportowy w Radiu dla Ciebie. Wracamy za kilka chwil po wiadomościach.